Witajcie, z tej strony Pertix. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i witam Was w kolejnym odcinku z Farm Simulator 22. Jak widzicie, stoję tutaj sobie przed sklepem, no bo przyjechałem po nowy nabytek z tego względu, że żniwa już można powiedzieć, że są. Też chciałem sobie tu unowocześnić tą moją pracę na polach. Także jak widzicie, tu moja profesjonalna już laweta jest, do tego oczywiście agregatu. Ja sobie idę teraz do sklepu, żeby zakupić oczywiście ten agregat. Sobie wchodzę tu w kategorię. Dobra, no to teraz i sobie tak myślałem z początku na te 4, ale postanowiłem, mówię, jak szalej, to sobie kupię już taki do trochę większego ciągnika, bo aż 225 koni mechanicznych zapotrzebowanie, także jest trochę tego, ale jak widzicie, już sobie kupiłem i teraz moją profesjonalną tutaj można powiedzieć, że czekajcie, o, sobie tutaj profesjonalnie to załaduję i moją oczywiście lawetą na gospodarstwo to zawiozę. O, jak widzicie, komplikacje jakieś, czekajcie. Tutaj już to się poradzi, niech to będzie, o, coś takiego. Dobra, teraz jeszcze to muszę, czekajcie, muszę to załadować, bo to wiecie, trochę ciężkie, trochę to waży. O, dobra, no, tak, o. No, może być, czekajcie, ja tu wezmę sobie jeszcze, o, coś takiego, dobra. Powiem wam, że to trochę za duże jest i to nie chcę tutaj wyskoczyć. To czekajcie, ja jeszcze sobie jeszcze jedną rzecz ogarnę. Czekajcie, o, pyk, dobra. Coś takiego niech będzie i sobie jadę już na gospodarstwo. Jak widzicie, tutaj wszystko jest w pełni sprawnie, oczywiście zahaczone, pasami też jest zapięte, także nie ma prawa tutaj spaść. Oczywiście jak widzicie, John Deere sobie z tą lawetą profesjonalną oczywiście daje radę, także nie ma się o co martwić. Jakoś powinienem dojechać do domu. Jak widzicie, bardzo ładnie to i profesjonalnie oczywiście to wygląda, także ja sobie tutaj jadę. O, jak widzicie, tutaj widzę, że John Deere ma małe problemy tu z tym, ale to wezmę bieg, przerzucę i powinien, czekajcie, o, wezmę sobie na A, przerzucę, dobra, i jakoś jedziemy. Jak widzicie, tutaj wszystko sprawnie jest, agregat nigdzie nie zlatuje, jak widzicie, wszystko jest wypoziomowane, wszystko jest dokładnie zrobione. Jak możecie zauważyć, jeszcze kawałek mam do tutaj do gospodarstwa, także nie będę dojeżdżał do samego końca. Ja tu sobie zjadę i już poza odcinkiem to załaduję. Na przykład, jeżeli by Wam się spodobał taki odcineczek, oczywiście taki jak jest teraz, taki trochę inny można powiedzieć, to napiszcie w komentarzach, to na następny odcinek postaram się coś może innego, coś podobnego wymyślić. Także jak widzicie, ja sobie mam nadzieję, że jakoś dojadę do tego gospodarstwa. Mam nadzieję, że ogólnie mnie też dobrze słuchać tutaj na tym moim mikrofonie nowym. Jak widzę, tutaj na OBS-ie powinno być wszystko, ale to wszystko dobrze. Jak widzicie, jeszcze tutaj sobie przejdę, tak, a właśnie, kierunkowskaz bym mógł wyłączyć, bo później nie odpalę ciągnika, dobra. O, jak widzicie, tutaj tak profesjonalnie jest to wszystko zrobione, zapięte pasami. Jak widzicie, o, aż opona wychodzi za burty, ale to tam się wyklepie oczywiście, dobra. Tak to mniej więcej wygląda, także naprawdę można powiedzieć, że zestawik naprawdę bardzo fajny. O, to nawet sobie wiem już, jaką miniaturkę sobie mogę zrobić, także o, to jest też dobry pomysł. Także mam nadzieję, że się taki odcinek spodobał. To jest trochę inny niż zwykle, też nie jest to z żadnej serii. Jakby będę miał chwilę czasu, to chciałbym, to sobie nagram oczywiście dla Was odcinek z serii, albo z oryginalnej mapy, albo właśnie z nowej serii, albo jeszcze z poprzedniej serii, którą oczywiście dalej będę kontynuował. Także oczywiście mam nadzieję, że się taki trochę inny odcineczek Wam spodobał, także zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję na kanale. Ja się już z Wami żegnam, do następnego odcinka, na razie, cześć!